dążyło do tego konkretnego pytania. No dobrze, więc ja już się nie mogę doczekać, to jest bardzo ważne w tej konkretnej propozycji. Słuchaj, mordo, bo ty się tak zakładać chciałeś, nie? Stwierdziłeś, że założymy się o dziewczyny, więc jeśli proponujesz zakład, to zakład musi być mieć karę dla dwóch osób. Więc ja bym chciał właśnie zaproponować ci zakład. Co ty na to, żeby założyć się o to? Ale co? No właśnie, co? To jest do ustalenia. Teraz będziesz sobie myślał, ja ci się przybiję za tak. Ja bym proponował na przykład... Bo ja tego nie przemyślałem akurat, ale... A co byś proponował, Marcin? Już ustaliliśmy... A nie, nie ustaliliśmy. Czy masz partnerkę, tak? Co by mogło... No właśnie, widzisz, no, czekaj, niech powie do końca. Nie no, zdradź, czy masz... Ale ja bym tutaj proponował... Nie wcinaj mu się w ten, no mów. Dobra, to ja bym prosił, żeby panowie z operatorki, jak mają numer, zadzwonili do Natalii, a jak nie, to ja zadzwonię. To się zapytamy, czy Natalia się zgodzi, żeby iść z tobą na śniadanie. Zadzwonimy. Znaczy wiesz, no jest twoją dziewczyną, to dlaczego ma się zgodzić? Słuchaj, widzi, że jesteś zazdrosny. Ja? Stary, ja? Nie, zrobiłeś to tak perfidnie, kurwa. Zadzwonimy. A co, chcesz zadzwonić w tym momencie? Tak, w tym momencie. Myślę, że w tej drugiej rundzie z tego powodu możemy zrobić pewną wyrwę. Jeżeli mogę prosić reżyserkę, to zadzwońmy do Natsu. Minie jeszcze chwila, natomiast przed chwilą... Dobrze, to ja w takim razie... O, ja już wpadłem na pomysł. Ja bym chciał, żebyś w przypadku przegranej nagrał piosenkę Disco Polo. Z tobą, na ficie. Tak, w której będziesz musiał mnie propsować. Ale to musi być Disco Polo? Tak. Możemy właśnie zrobić coś weselszego. Ja ci w zamian, oczywiście za jej zgodą, jeśli takowa będzie, proponuję wyjście ze swoją dziewczyną. W zasadzie, co ja się będę zastanawiał, kurwa, w zasadzie i tak, kurwa, wiesz, no dobra, okej. Okay. Czyli mamy, mogę prosić o uścisk dłoni? Nie, teraz jeszcze musimy potwierdzić, czy Natalia się zgodzi na to, że ja nie będę za nią podejmował takiej decyzji. Dobrze, tak więc czekamy na telefon do Natalii. Ale, dobra, ja jeszcze mam ostatnie pytanie. Aha. Do ciebie. Tak? Bo tak już ja spontanicznie działam, więc a propos tego wszystkiego, uzgadniałeś z nią, że będziesz dzwonił do niej teraz? Jakby zapytałem jej, czy możemy do niej zadzwonić, ale nie powiedziałem, o co konkretnie chodzi. Nie, no niemożliwe, że nie powiedziałeś, na pewno się była ciekawa, co i dlaczego, wiesz. Nie, no powiedziałem jej, że chcę ci coś zaproponować, no ale nie wtajemniczyłem jej w to. Wydaje ale, mi się, ona ma w sobie na tyle dużo... Kochasz mnie? Ale kochasz mnie? Tak na pewno było, co? Dobra, z tego co wiem, panowie, to teraz robimy właśnie chwilę przerwy, ponieważ mamy już Natalię. Halo, Natsu, czy się słyszymy? No, słyszymy. Cześć, cześć. Chciałem cię zapytać, czy ty w ogóle oglądasz program i już wszystko wiesz? Oglądałam, ale może przytoczyć dokładnie, o czym rozmawiać przed chwilą. Myślę, że Marcin zrobi to najlepiej, gdyż to on chciał wywołać cię do tablicy i przedstawić ci warunki zakładu, między innymi o ciebie. Słuchaj, nie, przedstawiłeś to bardzo teraz przedmiotowo. Poczekaj. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchaj, rozmawialiśmy z Alberto i uznaliśmy, że możemy się o coś założyć, więc chciałem zaproponować mu, że za rzeczywiście twoją zgodą, jeśli takowa będzie, w przypadku mojej przegranej mogłabyś z nim iść na śniadanie. Więc chciałem cię zapytać, czy wyrazisz na to zgodę? A co jeżeli... No co jeżeli... Ale tak dobrze. Wtedy będzie musiał nagrać piosenkę Disco Polo, w której będzie mnie propsował. I jeszcze będziesz na ficie. I jeszcze będę na ficie. Czy jesteś w stanie się poświęcić? Tak. Jeżeli to będzie, tak jak mówił Albert, czyli kulturalne śniadanie pod kakiem i będzie... Kurde, coś cię strasznie przerywa, mamy mały wiesz? Problem, bo bardzo słabo cię słychać. Jeżeli mogłabyś stanąć w miejscu, gdzie jest lepszy zasięg, to poprosimy i powtórz jeszcze raz od samego początku zdania. Wow, z zasięgiem to może być problem, dobra, czekajcie. Teraz było dobrze. Zawsze tak jest, ja tak zawsze mam. Jak z kimś rozmawiam, jak mówi, że jak się irytuje, że nie ma zasięgu, to słychać, a jak coś naprawdę chce powiedzieć, to nie słychać. Natsus, możemy próbować? Tak. To dawaj. No więc tak, jeżeli będzie tak jak Albert mówił, czyli to będzie kulturalne śniadanie z płatkami i z mlekiem, to okej, okay, chyba. To nie, no to musi być na pewno okej. Okay. No tak, to pójdę. Alberto, czy uważasz, że to będzie kulturalne śniadanie? Bo to był warunek Natsu.
Uprzedzam tylko, że... Dlaczego nie? Uprzedzam tylko, że podobno możesz się w nim zakochać, więc... Znaczy nie, nikt tego nie powiedział. Czy istnieje szansa, że zauroczysz się, Alberto? A właśnie, niech Natalia odpowie na to pytanie. Ale przecież Natalia sama tego nie może wiedzieć. No to posłuchajmy twojej odpowiedzi. Ale jakiej, że to, że byłabym w stanie się zauroczyć po śniadaniu, zakochać się po śniadaniu, tak? No, Alberto ale ma taki dar chyba nie przekonywania. Co? Myślę, że Alberto może mieć taki dar przekonania, bo sam już kilka razy zaznaczył, że może się tak wydarzyć i że nikt tego nie wie. No to ja chyba też tego nie będę wiedziała, jeżeli nikt tego nie wie, nie? O, to była dobra odpowiedź. No nie wiem, czy taka dobra dla Marcina. Natomiast Natsu, korzystając z tego, że jesteś na antenie, chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy to prawda, że Heinik 1 w main evencie walczyłaś nie tylko o wygraną, ja ale również o serce Marcina? Proszę go włączyć, tego pajaca, i wrócić cię tu Pawłowskiego. Alberto mnie tak nie zdenerwuje przez całą walkę, przez cały ten okres przygotowań jak Kaniowski jednym zdaniem. Ale dajmy przed chwilą mówiłeś, że kobieta. Kobieta ma sama prawo wypowiedzieć, a teraz krzyczysz. Tak więc? Załamany chłopak jest. Natalia, powiedz prawdę. Jakby się bijecie na tydzień, czy co? Nie słychać. No właśnie, ciebie też słabo słychać. Czy odpowiedziałeś na moje pytanie o ten main event, czy nie? Idź tam, gdzie ten zasięg ucieka. Bo... Ej, stary, ty się nie dokończyłeś tego pytania. Dokończyłem. Czy na Heilig 1 w main evencie walczyłaś nie tylko o wygraną właśnie walce wieczór, tylko również o serce Marcina Dubiela? Nie, bo ja w tym momencie byłam też w związku i nie byłam wtedy z Marcinem i nie walczyłam po serce Marcina Dubiela, tylko walczyłam po to, żeby wygrać. Okej, okay, i się udało, tak więc gratulujemy i dzięki wielkie za telefon, chyba że jeszcze chcesz się pożegnać, Marcin, żeby emocje trochę zeszły. No. Pa. Bardzo było miło, na razie. Alberto, twoja kolej na pytanie. Zresztą ja zadałem ostatnie pytanie. No tak, a to było...